przyjemność przedstawić Państwu i powitać przed Państwem po raz pierwszy oficjalnie w Polsce znanego przedstawiciela polskiej blogosfery, zwolennika standardu złota i zwolennika inwestowania w złoto, Cynika 9. Dobry wieczór Państwu. Szalenie miło powitać szanowną grupę tutaj na seminarium Mizesa. Jest tutaj wielu przyjaciół z rozmaitych sesji roku. Chciałem też bardzo wykorzystać tę okazję, aby przedstawić się przed Państwu. Ja jestem Antek Szepieniec, aka Cynik Live. Po tym pseudonimie piszę bloga 2 grosze, to niektórzy z Państwa mogą znać. I od kilku lat wydajemy, tu nawet newsletter, cyrkularz internetowy dla inwestorów. Chciałem też z tego miejsca panu serdecznie podziękować panu doktorowi Machajowi, panu Frankowskiemu za zaproszenie mnie tutaj i danie okazji do wyjścia z cienia, że tak wydarzę. Ja muszę powiedzieć, że Cynik 9 nie jest zarazem skory do udzielania się publicznie, ale instytutowi Mizesa po prostu nie wypadało mi odmówić. Uważam, że robicie tutaj fantastyczną robotę, bardzo potrzebną, rzucając pewien ferment wolnorynkowy na ubór polski socjalistyczny, na którym te rośliny rzadko się przyjmują, ale miejmy nadzieję, że jakoś to będzie. Proszę Państwa, zaraz zmienimy tutaj. O, świetnie. Proszę Państwa, w dzisiejszym wykładzie mówić będę o nadchodzącym sztormie 4D. Co to jest to 4D, to Państwo zobaczą w trakcie wykładu. Na razie przyjmijmy, że tu nie chodzi o cztery wymiary. Nadchodzący sztorm będzie miał znacznie więcej tych wymiarów. Natomiast chodzi o, przyjmijmy roboczo, o cztery miejsca w apokalipsy. Zaraz zobaczymy, jak to wypadnie. Proszę Państwa, zaraz zobaczmy to ze ściągawki. Okazja o mówieniu o sztormie jest wyjątkowa właśnie dzisiaj, ponieważ tak się składa, że 40 lat temu, z dokładnością to do 2 tygodni czy 3, padł układ Bretton Woods. 40 lat temu zniknął ostatni link między złotem a pieniądzem. I może nie jest to jedyną przyczyną tego obecnych kłopotów, ale z pewnością jest jedną z głównych. I temu poświęciłem pewien fragment publikacji. Rezultat tego, co stało się wówczas, tych decyzji, które podjęto 40 lat temu, jest pewien nieprzyjemny okres, który nas czeka i który właśnie nazywa tym sztormem 4D. Dalej powiemy sobie o tym, jak się zachować, co robić, czego nie robić, żeby przetrwać i żeby prosperować, ponieważ jak Państwo wiecie, każda większa turbulencja jest jednocześnie okazją i szansą inwestycyjną. I potem chciałem jeszcze zwrócić uwagę na to, jaka nas przyszłość czeka, jeśli chodzi o pieniądz. Jest kilka idei, kilka możliwości i rzucimy krótko, zajmiemy się w kilku fragmentach pod koniec. Teraz tak, jedną z możliwości właśnie wzięcia z powrotem pod naszą kontrolę ludzi, pieniądza, który jak Rothbard uczył rządy wzięły pod swoją kontrolę, jest jedną z takich idei jest Bitcoin. I staraliśmy się tutaj z naszym młodszym kolegą połączyć te dwie prezentacje tak, żeby ta druga część nawiązywała do
możliwości, jaka wynika z pierwszej. Ja zobaczę Państwu, jak to działa w praktyce. Więc jedźmy może z prezentacją. To jest, proszę Państwa, pierwsza moneta świata, najstarsza. Kraj libijski króla Ajatesa. Już wtedy, 3000 lat temu, pieniądze było złoto i srebro. To taki dosyć prymitywny stop. To jest pierwszy, że tak wyrażę, namacalny dowód i pieniądz jako dotykalna rzecz. Jeszcze oczywiście wymiana towarowa między zużyciem złota i srebra była znacznie wcześniej. Jest nawet takie twierdzenie Misesa, że wybór złota i srebra nie był przypadkiem. Teraz inną takim kamieniem milowym był inny starożytny filozof Arystoteles, który się zajmował wszystkim, jak Państwo wiecie, między innymi tym, jakie ceny powinien mieć pieniądz. I wyszło mu, że złoto jest w tym układzie bez konkurencji. Zapomniał o tym, że jeszcze jedną cechą powinno być to, że pieniądz nie jest powielalny bez granic przez rządy, ale i tej cesze prawda, złoto podlega. Teraz kończę ten bardzo szybki przegląd, co się stało, co się działo z pieniądzem. Mamy już okres nowożytny. 200 lat temu młoda Republika Amerykańska startuje od zera i wpisała sobie do konstytucji, że złoto i srebro są pieniądzem. W szczególności w konstytucji jest tam dosyć enigmatycznie powiedziane, natomiast US Coinage Act, który jest kilka lat po konstytucji, był takim jakby aktem wykonawczym i on specyfikuje linijka, polnice, ile srebra i ile złota zawiera każda moneta, z tym, że małe monety do dolara włącznie były z srebrem, a trzy wyższe to było 2 dolary, 5 i 10 było złotem. Także dolar został zdefiniowany jako 371,25 grains of pure silver. To jest około 8,10 obecnej uncji. Okay. Chcę tutaj podkreślić właśnie, że definicja taka nie zależy od rządu. Nie rząd definiował pieniądz. Zdefiniowano pieniądz jako obiektywną jednostkę wagi metalu. Teraz mamy sprawy dosyć bardziej turbulentne. Mianowicie ten klasyczny standard złota, on przetrwał mniej więcej do 1913 roku, kiedy w zasadzie w drodze pewnego zamachu stanu, powiedziałbym, wprowadzono Fed w Ameryce i zaraz potem pierwsza wojna światowa wywróciła istniejący standard prawie zupełnie. Po pierwszej wojnie światowej mieliśmy próbę powrotu do standardu złota. Próba nie była specjalnie udana. Ten okres się nazywa Gold Exchange Standards. Oni próbowali próbę w pewnym momencie przerwano. Kraje były zbankrutowane. Bardzo trudno było powrócić do pewnego standardu złota. Potem mieliśmy, może ja mam na następnym slajdzie. Potem mieliśmy kolejną turbulencję, kolejną wojnę i po II wojnie światowej pojawiło się znowu pytanie, jaki jest nasz system w następnym okresie. I system ten został zdefiniowany w zasadzie pod koniec II wojny światowej w Bretton Woods. I o tym chcę powiedzieć troszeczkę szerzej, mianowicie tu jest jeden pan, którego Państwo z pewnością znają. To jest ten pan na prawo, John Maynard Keynes. Bardzo
wpływowa postać, przyjaciel polityków, w szczególności prezydenta Roosevelta, który generalnie biorąc głosił, że rola państwa powinna być bardzo proaktywna i widząc zbliżającą się recesję, państwo powinno inwestować, rozruszać ekonomię, a potem kran z pieniędzmi zamykać. O tym zamykaniu rządy od razu zapomniały, natomiast pierwsza część mi się cholernie podobała. Czyli, o, teraz mamy tutaj wysokiej klasy ekonomiczne, który pozwala nam drukować pieniądze. Okay. Ten drugi pan to jest Harry Dexter White, generalnie biorąc amerykański architekt układu Bretton Woods. Lord Keynes znany był też z wielu świetnych metafor, którą jedną tutaj przytaczam u dołu, ponieważ pewnie nie kojarzył, jak trafna jest ta metafora z rezultatem jego sugestii, które widzimy obecnie. Więc ci panowie generalnie biorąc poradzili, że po wojnie, to był jeszcze w tym momencie jeszcze powstanie wasze w filmie było, po wojnie wszyscy będą drukowali swoje pieniążki, które będą wymieniane na dolary, prawda? Ameryka wyłoniła się z wojny jako wyraźny zwycięzca i generalnie biorąc akceptowano, że to będzie nowa siła, nowy ośrodek władzy, a dolary były tak dobre jak złoto. W tym miejscu Amerykanie wprawdzie nie mogli posiadać osobiście złota, bo odebrał im to rozwój kilka lat wcześniej, ale międzynarodowo można było wymienić złoto na dolary. Także umowa była taka, że państwa się tutaj, prawda, rozwijają, wymieniają między sobą dolary, a jak ktoś chce, może zmienić dolar na złoto. Ale dolar był tak silny jak złoto, któż by to chciał, prawda? I to działało, proszę państwa, dosyć dobrze. Bardzo dobrze nawet, 20 lat. Potem mieliśmy w latach 60. Socjalizm, który zaczął tutaj mieszać i jednocześnie wojnę w Wietnamie. Te dwie rzeczy za prezydenta Johnsona razem spowodowały generalnie biorąc rozluźnienie, poważne rozluźnienie dyscypliny finansowej kraju. Wydawało się, że te wielkie koszty wojny w Wietnamie i wielkie koszty socjalu Johnsona nie mogą być pogodzone inaczej niż przez druk pieniędzy. I Ameryka, mając możliwość właśnie jako jedna druku dolarów, złota nie mogła to drukować, drukowała dolary i wtedy właśnie system zaczął się sypać. Bardzo czujnie do tego zauważył to generał de Gaulle, który w ogóle był bardzo ciekawą postacią w tym okresie i który krytykował Amerykę za tą politykę i w pewnym momencie zagroził, że będzie zmuszony wymienić francuskie dolary na złoto. W tym okresie kraje Europy były odbudowane i uzależnione wojennych, był to koniec cudu gospodarczego. Miały sporo dolarów i de Gaulle właśnie, to jego zdjęcie tutaj, które mamy, pochodzi z takiej dużej konferencji prasowej dla 1000 dziennikarzy, kiedy oznajmił, że Ameryka mogąca drukować dolary ma, jak to się wyraził, astronomiczną przewagę nad resztą. Ameryka sobie z tego nic nie robiła. De Gaulle jako były wojskowy dobrze przewidział skutki wojny w Wietnamie, że to jest generalnie była jedna wielka studnia dębna. Francuzi kilka lat wcześniej doznali ciężkiej klęski właśnie w Wietnamie pod Dien Phu i generalnie biorąc zdecydował wymienić złoto dolary francuskie za złoto. I z tego, co można się zorientować z literatury, Francja wymieniała przez kilkanaście miesięcy pośrednio 50 ton złota, znaczy dolary na złoto. W roku 66, w połowie,
Bank Narodowy Francji raportował w park duże rezerwy złota rzędu 4500 ton, które stanowiły wówczas 86% wszystkich rezerw. Byłyby to w obecnych warunkach, byłaby to druga pod względem wielkości ilość rezerw krajowych. Okay. Ciekawie to się czyta o niezwykłej aktywności CIA w tym czasie w Paryżu i w stolicach europejskich, której chodziło o nierozprzestrzenianie tego, tej zarazy francuskiej, bo jakby wszyscy zaczęli wymieniać, wymieniać dolary na złoto, to by tego złota na dużo nie starczyło. Ale mimo to, proszę Państwa, Ameryka się poddała 6 lat później. To właśnie jest finał układu Bretton Woods. Prezydent Johnson w sierpniu 1971 roku wychodzi przez telewizję, kłamie jak z nut, to samo co dzisiaj ECB i politycy o spekulantach, prawda, podważający Grecję i tak dalej. To samo było tutaj, że spekulanci atakują dolara, my musimy dolara bronić, a dolara bronimy jak? Przerywając link do złota. Czyli mogą Państwo sobie wymieniać dolary, proszę bardzo, między sobą, ale jak ktoś się zgłosi tutaj po złoto, to zostaje drzwi zamknięte. Nie będziemy wymieniać złota dłużej. Okay. W tym momencie po raz pierwszy chyba na świecie zniknął kompletnie link między pieniądzem a złotem. Zawsze jakieś państwo, jakaś organizacja miała, ten link był zachowany. W tym momencie zaczynamy, generalnie biorąc, lecieć we mgle. Nie ma tego namiaru na gruncie. I obecnie mamy, generalnie biorąc, finał tego, co się zaczęło 40 lat temu. Wszyscy nam mówią, prawda, że jesteśmy na kursie i na ścieżce, ale czy będzie miękkie lądowanie, to jest dosyć wątpliwe. Okej. Okay. Co ciekawe, ten cytat We are all Keynesians now pochodzi od Miltona Friedmana, który był doradcą Nixona w pewnym czasie. Nixon sam twierdził, że jest zmuszony być keynesistą, a Friedman go to w ten sposób pocieszał. Panie Mr. President, we are all Keynesians now, we are all in the same boat. Ale tym panom nie wydawało się, że ta boat jest taka chwiejna. Mianowicie, generalnie biorąc, zadowoleni byli, że Barbarek Relik, czy nazywali złoto, jest po prostu z drogi. I co ciekawsze, o tym wspomina Rothbard w tym momencie, mianowicie spodziewali się, że to nie złoto podtrzymuje ówczesnego dolara na poziomie 35 dolarów uncja, ale odwrotnie, że silny jak tur dolar chciany na całym świecie podciąga złoto ze sobą wyżej. I Friedman twierdził, że pozbawione wsparcia dolara złoto po przyjęciu tego linku spadnie, nie że do góry. Na 8 dolarów za uncję liczono wewnętrzną wartość złota wówczas. No zobaczymy, czy to tak się stało. Brak linku, ucięcie tego linku generalnie biorąc ułatwiło ekspansję kredytu. Stało się proste drukowanie pieniędzy, życie na kredyt. O niebezpieczeństwie niekontrolowanej ekspansji kredytu wspominał Mises w swoim słynnej frazie Creta Boom, że jeżeli ekspansja kredytu nie zostanie zahamowana w pewnym momencie, dochodzi generalnie biorąc do kolapsu systemu. Okej? Okej. To jest, proszę Państwa, co robiło złoto po zamknięciu złotego okna. Wykres jest średnich cen rocznych, dlatego on jest dosyć wygładzony, ale generalnie biorąc, zamiast spaść tutaj do 8 dolarów, złoto na początku, po 9 latach, było na poziomie 800 dolarów. Okay? Od razu
prawie 100 razy się wyprzyjął cenie. Potem były rozmaite turbulencje, ale generalnie biorąc złoto nigdy więcej nie patrzyło wstecz. $35 za uncję było po prostu fikcją. A to co się stało z dolarem w czasie tych 40 lat. Dolar, prawda, spadał i spadał, spadał i spadał. I przez te 40 lat tak mniej więcej, no ile to tam będzie, z 80 parę procent swojej wartości stracił. Okay. Teraz tak. Kolaps Bretton Woods był generalnie biorąc końcem dłuższego etapu, kiedy, jak może powiedzmy 100 lat, kiedy rządy metodycznie odbierały ludziom pieniądz, które posiadały. Przedtem było tak, że pieniądz był generalnie był środkiem wymiany między ludźmi. Złoto, kawałek złota ja wymieniam na coś, otrzymuję towar, do tego nie musiał się mieszać rząd. Rządy jednak tego nie bardzo lubiły i generalnie biorąc manipulowały w tej relacji od lat. Pierwszą taką rzeczą, co rząd zrobił z naszym pieniądzem, jak pytanie, które postawił Rothbard, jest monopol bycia monet. Było w pewnym momencie tak, dawno temu, że każdy mógł kształtować kawałek złota w jakiejś formie i używać tego jako monety. Potem był przymus używania monety krajowej, nie? Możesz używać tylko naszą monetę, prawda? W XIX wieku jeszcze na Dzikim Zachodzie, prawda, było powszechne używanie złotych monet meksykańskich. Prawda? Teraz nie, musisz używać naszej monety. Liga Tender Rose była kolejnym krokiem ograniczającym, w którym rząd przejmował kontrolę nad pieniądzem. Generalnie biorąc, jest to prawo, które rząd sobie rości, definiowania, co jest pieniądzem. Więc było wówczas złoto, ale rząd sobie zadekretował, że papier jest też pieniądzem. Okay? Potem jeszcze było parę innych kroków. I tak rządy zrobiły, generalnie z solidnego złota, papierowe konfety. Plus minus. Okay. Teraz jaki jest tego rezultat? Manipulowanie pieniądzem nie było generalnie wynalazkiem czasów nowożytnych. Jak się przyjrzymy, kto kiedy chciał manipulować, to musimy się cofnąć aż do Cezarów Rzym. Tutaj widzimy, jak się zmieniała zawartość srebra w denariusie rzymskim. W ciągu dwóch wieków ta zawartość spada z plus minus 100 do plus minus 5%. Ale problem jest taki, że w tym miejscu właśnie po upadku Bretton Woods nie było żadnych hamulców, nie było żadnego linku i generalnie biorąc wielkie piñata party mogło się zacząć. Ja tak to widzę. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, co jest piñata, to jest ulubiony zabawa dzieci w Kalifornii, pochodzi z Meksyku, mianowicie przy okazji jakichś urodzin mamy napełniają papierową torbę jakimiś ciepłakami, oklejają ją, torba się wisi na suficie, a dzieci z zagrożonymi oczami w tą torbę sobie, prawda, palą, starają się rozerwać i temu, kto się to uda, spadają na całą gromadę, czekoladki, wszyscy zbierają. Tego typu analogie mamy obecnie 40 lat, proszę Państwa. Więc mamy koniec Bretton Woods, zaczyna się etap Fiat, który trwa do chwili obecnej 40 lat. Zawartość złota, wszystkiego, że tak wyrażę, od pełnej była coraz mniejsza do zera i mamy tą konfetti, pełną konfetti piñatę, która jest do wykorzystania.
rząd potrzebuje many, tych pieniądze, mamy deszcz pieniędzy, proszę Państwa. Jeszcze jedną rzecz chciałem tutaj wspomnieć, że to jest to dosyć sporo tekstu, ale to jest bardzo ważny tekst, który chciałem mieć w czasie tej prezentacji, mianowicie, że dojście do tej zupełnie fiat money to nie była sytuacja przypadkowa, w tym sensie, że to nie jest rząd, który manipuluje przez zegarku, jak nam sprężyna wyskakuje i sobie trudno złożyć do kupy z powrotem. To był pewne celowe rozbrojenie populacji. Bardzo ładnie to ujął nie kto inny, tylko Alan Greenspan w młodym wieku, mówiąc, że polityka finansowa państwa opiekuńczego wymaga, aby właściciele mienia nie mieli żadnej możliwości obrony. I tutaj to mi się skojarzyło właśnie z dyskusją wcześniej dzisiaj, kiedy to jeden z kolegów zaproponował usunięcie składek ZUS. Oczywiście propozycja jest świetna, ale ZUS według mnie to nie jest kwestia mechaniczna wyrzucić czy nie, to jest kwestia systemowa, to jest kwestia polityczna. Nie można powiedzieć, że my wyrzucimy ZUS i coś tam będzie, ponieważ państwo chce mieć ZUS. Państwo chce kontrolować obywateli. To jest esencja ZUS-u. Okej, jedźmy teraz dalej z tym. Teraz Państwo widzą, co to są tych czterech miejsców apokalipsy. Demokracja, deficyty, długi, demografia. Proszę Państwa, o demokracji to pewnie Państwo trochę wiecie z blogu. Nie jestem specjalnym przyjacielem demokracji. Demokracja okej, ale demokracja razem z demokratycznym decydowaniem o losie wspólnej portfeletki to jest problem i to duży problem. Proszę Państwa, generalnie biorąc, mamy taką ciekawą sytuację w demokracji, że terroryzujemy się wzajemnie, okay? Że politycy wybierają sobie grupę, której dają jakieś goodies, jakąś pieniatę, becikowe, jakieś tam czumienne, wszystko jedno. Kto za to płaci? Kto za to płaci? Nie mówią, bo trzeba trochę może podwyżyć taksy, nie wiadomo koło. Okej. Generalnie biorąc po tym, mamy sytuację, że taksy są rzeczywiście, podatki są rzeczywiście wyższe, że tworzymy społeczeństwo okradane złodziei, bo każdy jest złodziejem, bo żyje na kogoś innego, na kosz kogoś innego, prawda? A jednocześnie czuje się okradany, bo go ci chcą podatki, prawda? I rząd z kolei podatki podwyższa, ale ma pewne limity, ponieważ się boi pójść na całego i różnice oczywiście pożycza, bo w górze widzi ta pieniata, prawda? Herman Hoppe bardzo to naukowo określił stopa preferencji czasowej jednostki. Ja lubię to zdanie, ale my tak bardziej po chłopsku określamy za Jeanem Raspail, że demokracja to jest kult szakali wyznawany przez losu generalnie. I to nie chodzi tylko o nas i powiedzmy dyskutowanie, czy rzutka na to ma sens, czy rzutka na coś innego ma sens. Demokracja wykaże nasze dzieci, bo my żyjemy na kredyt przyszłych pokoleń, prawda? Nasze pokolenie, dekretując sobie wolne to, prawda, emerytury w wieku 40 lat i tak dalej, mundurowe, wolne leki, wszystko jedno, generalnie biorąc, bierze z tej pieniaty z góry, która się nie tworzy sama. To są pieniądze przyszłych pokoleń. Prawda? Przyszli biedni są eksploatowani przez dzisiejsze bogate, możemy powiedzieć. Prawda? Problem jest z tym taki, że żyjąc na kredyt produkujemy deficyty. Deficyty stały się normą. To nie jest tak, że jak prawda, w najlepszej rodzinie się może powiedzmy ciąże nastolatki przydarzyć od czasu do czasu. Nie, tu mamy rok w rok ten deficyt, mamy downturn, deficyt, mamy świetną koniunkturę, deficyt, coś jest, prawda, źle. Jak ostatni raz liczyłem, to w Europie
mamy tylko dwie czarne owce, mianowicie Szwajcaria, teraz nawet nie jestem pewny, czy Szwajcaria i Norwegia były na surplusie, a reszta były deficyt. Pomijając może tutaj Irlandię, niebieski słupek, wszystko to jest między minus 11, minus 10, minus 8, minus 7, Niemcy minus 3, coś w tym rodzaju, ale wszystko wydaje się na deficycie. I teraz ta sama sytuacja jest w Ameryce generalnie biorąc. Każda administracja amerykańska deficyt, prawda? Clinton tutaj wychodzi najlepiej. Teraz tak, nawet jest pytanie, czy deficyty są ważne, czy nie. Ten ważny pan tutaj z tym głębym obrazkiem mówi, że nie. Nie wiem, czy nasze dzieci na tym drugim obrazku też się zgodzą z tym, prawda? Deficyty mają zwyczaj się kumulować, to jest inny problem. To widzimy jest, proszę Państwa, amerykański dług federalny w funkcji wielokrotności PKB. Widzimy tutaj, że 100% to jest ta czerwona linia poziomu, że 100% PKB dług osiągnął tylko raz, mianowicie w szczycie wojny. Kiedy Ameryka pożyczała na prawo i lewo, na maszynę wojenną i tak dalej. Oraz, proszę Państwa, zaczynamy tutaj dotykać drugi raz w czasach jak najbardziej pokojowych tego samego poziomu. Ale zobaczcie Państwo, co się będzie działo potem. Ta linia niebieska idzie jak rakieta do góry. A idzie dlatego, że przez te 40 lat poobiecywano na konto przyszłych pokoleń coraz to nowe goodies, coraz ta pieniądza większa się robiła, prawda? To nie są żadne dane wrogiej Al-Kaidy czy coś w rodzaju, to są dane pochodzące z Congressional Budget Office. Odchodzący przewodniczący tej organizacji kilka lat temu jeździł po całej Ameryce z tego rodzaju prezentacją. I mówię, panowie, opanujmy się, trzeba coś zrobić. Niestety wiele tam nie zrobiono i widzimy, że jest ciekawa sytuacja, jak daleko to dojdzie. Bo mówi się, że dług porównywany z PKB jest ciężko spłacalny bez trików w rodzaju drukowania pieniądza do zera czy też rodzaju. A tutaj mamy sytuację, której łatwo sobie można wyobrazić w ciągu kilkunastu lat ten dług rosnący do 1,5 razy PKB czy wyżej, prawda? Sytuacja w Europie jest bardzo podobna, tutaj mam troszeczkę inaczej zorientowany grafik. 100% to jest ta pionowa kreska czerwona, widzimy, że 5 krajów, oczywiście z Belem Grecją, jest ponad 100% albo w pobliżu. Jeszcze jedna mała recesja i dojdzie parę innych krajów. Sytuacja inna, więc nie jest. A bailouty znaczą, których ostatnio głośno, znaczą nieco innego jak po prostu transfer prywatnego długu banków w dług państwowy, czyli dług nasz. No tak, nawet jak jesteśmy pozytywnie zorientowani, jeśli chodzi o teorię Keynesa, można powiedzieć tak, że w teorii było tak, że można się zgodzić, że państwo pożycza, aby inwestować w przyszły rozwój, czy przyspieszyć przyszłą konsumpcję. Powiedzmy, inwestuje w jakąś autostradę, która jakieś łączy centrum przemysłowe z centrum, gdzie się ludzie osiedlają, łatwiejsza komunikacja, w ogóle generalny efekt jest pozytywny. Ale w praktyce mamy tak, że całe te keynesjańskie stymuluse i tak dalej, to jest generalnie biorąc głównie rozdawnictwo socjalne. Ktoś tak zaczyna szurać, okej, proszę bardzo, rzucić trochę socjalu i po kłopocie. Gdyby
te państwowe inwestycje miały pozytywny zwrot z inwestycji, jak to zwykle oczekują inwestorzy, to może dług by wzrastał, ale w stosunku do PKB by malał, prawda? Tymczasem poziom długu obecnie jest nie do utrzymania i coś się z tym musi stać. Co się stanie, jest ciekawa sprawa, jak to zostanie rozwiązane. Ale faktem jest też, że bez zasadniczego obcięcia socjału nie będzie żadnego strukturalnego rozwiązania. Także mamy tutaj poważny problem, bo nikt oczywiście nie chce dobrowolnie zrezygnować z tego, co mu przez 40 lat obiecywali, że jak tylko osiągniesz taki wiek, to taka emerytura gwarantowana, darmowa służba zdrowia, darmowe się. Za to wszystko, na to wszystko, aby to finansować, to może nie będzie środków. I będziemy musieli w pewnym momencie bardzo sensownie, bardzo na serio zastanowić się, co komu ciachamy, w jakiej kolejności. Okej. Okay. To jest też dobra kwota z John Adams, który powiedział, że są dwie metody, aby zniewolić naród. Jedna jest mieczem, agresją, a druga jest długiem. Okay. Teraz tak, ten dług, który Zachód ma, jest moim zdaniem pewną gigantyczną bańką inwestycyjną. Jeżeli ktoś ma odwagę to wykorzystać, to według mnie jest historyczna szansa. Mianowicie jest tak, że od dłuższego czasu interesują nas jako inwestorów akcje rozwijających się krajów. Natomiast tak było, że dotychczas, że dług był raczej domeną Zachodu, w tym sensie, że Zachód miał jest uznawany za bezpieczny, za regułę prawa itd., itd. Ale generalnie mamy tutaj taką duży kontrast, mianowicie mamy kraje wschodzące, które mają szybki rozwój, które mają surplusy, mają niski dług i niewielki socjal. I odwrotnie na Zachodzie mamy powolny rozwój, mamy deficyty, wielki dług, który będziemy spłacali przez lata oraz wielki socjal. Teraz załóżmy, że mają Państwo 100 zł i komu chętniej pożyczycie te 100 zł? Czy temu, kto szybko się rozwija, może to szybko spłacić i bezpiecznie i spłaci? Czy Grecji na przykład, Zachodowi, prawda? Okej, lecimy tutaj dalej. Proszę Państwa, z tymi trzema rzeczami, które my przeszli, demografia jest rodzajem utrwalacza. Jest to rzecz, która nawet jak zaczniemy się wygrzebywać z tego dołka, w którym jesteśmy, przyjdzie demografia i nas puknie młotkiem w głowę, że tak wyrażę, spadniemy z powrotem. Dlaczego? Dlatego, że demografia jest kamieniem u szyi Zachodu. Tutaj mamy sytuację, że w okolicach właśnie Bretton Woods, o którym wspominałem, mieliśmy wielką falę urodzin. Po wojnie wszystko grało, każdy był pozytywnie usposobiony. I ta fala baby boomers szła jak czołg przez wszystkie stadia ekonomii, polityki i tak dalej. Mieliśmy falę przedszkoli, falę szkół, falę... Potem baby boomer zaczęli trząść tym światem, prawda? Zajmowali czołowe stanowiska. Clinton był baby boomer na przykład. I w pewnym momencie ta fala baby boomers zacznie się ocierać o emeryturę. I wtedy zacznie pukać do drzwi, proszę mi tutaj przynieść to, co się obiecali przez 40 lat. Social Security, proszę bardzo. Darmowe leki, proszę bardzo. Wcale. Prawda? W roku 2025 będziemy mieli szczyt baby boomers przechodzący na emeryturę. Prawda? Wtedy na jednego nowego gościa przychodzącego na rynek pracy 10 przyszłych emerytów będzie odchodziło z tego rynku. Prawda? Nie inaczej.
jednocześnie liczba pracujących na jednego emeryta spada. A to jest ważne dlatego, że tak się socjaliści mówili, że w emerytury nikt nie inwestuje, tylko mamy generalnie biorąc przepływ bieżący, mianowicie bierzemy od jednych, dajemy drugim, prawda? I teraz tak, jeżeli tych jednych jest więcej, jak powolnie było, prawda, wielu pracujących i niewielu emerytów, mieliśmy w roku 1970, właśnie w okolicach Bretton Woods, ponad 5 pracowników. W zeszłym roku było to już 3,5 tylko pracownika, a w roku 2050 będziemy mieli mniej niż 2. Jak 2 gości wydoli na jednego emeryta, ja chcę wiedzieć. Okay? Tam nie ma między tymi rzeczami nie ma żadnych inwestycji, tak jak nam nas tutaj prawda, uczono, ofer, nic. To jest po prostu generalnie biorąc transfer pokoleniowy, czy solidarność tak zwana pokoleniowa. Prawda? Bierzemy z jednej kieszeni, dajemy do drugiej. Na razie ratujemy się właśnie tą pilatą, prawda? Jeszcze nie wystarcza, ale jeszcze pilata stoi, to trochę do tej pilaty, ale jak długo to potrwa, prawda? Okej, jadąc teraz dalej. To jest też ciekawa sprawa, to jest ten grafik, który tutaj widzimy, ta niebieska linia, to jest ludność w wieku produkcyjnym na Zachodzie. Zauważcie, w krajach Zachodu, zauważcie Państwo, że to jest taka górka, całkiem ostra i my jesteśmy akurat na szczycie górki. Przez wiele lat ta górka rosła, trafiliśmy się na górę, ta liczba ludności wzrastała. W pewnym momencie, właśnie w tym mniej więcej, gdzie jesteśmy, ta liczba zacznie stagnować i zacznie spadać. Ona będzie spadała od mniej więcej roku 2015 w mniej więcej stałym tempie minus 2%. No, możemy się mówić, że ci, co będą pracowali, będą bardziej produktywni i tak dalej, postęp techniczny i tak dalej, ale cudów tutaj nie będzie, to się ocenia tak mniej więcej na plus 2%, prawda? Czyli jak dodamy minus 2 i plus 2, to wychodzi nam plus minus stały output z Zachodu, prawda? Dotychczas mieliśmy zawsze output większy, prawda? Szliśmy naprzód, zdobywaliśmy inne rynki, zdobywaliśmy inne narody, produkowaliśmy więcej można było sprzedać, więcej many z tego było i szliśmy do przodu. Teraz wygląda na to właśnie z tych względów demograficznych, że to, co produkujemy generalnie, zacznie się stagnować. Okej? Okay? Chyba, że coś wymyślimy, więc że to będzie proste. Teraz tak. Drugą sprawą związaną z demografią jest nie tylko mniej ludzi pracujących, a więc mniej dochodów rządów, ale też dramatycznie rosnące koszty rządu, ponieważ właśnie obiecano tym emerytom prawda, siódme nieba. A emerytom będzie przybywało i to w sposób dramatyczny. W zeszłym roku było tego plus minus 1/4 populacji była w wieku emerytalnym ciągnąca socja, powiedzmy sobie. W roku 2030 będzie tego 30%, a 10 lat później 42%. Potrafię sobie Państwo wyobrazić połowę społeczeństwa stanowiącego ludzie, którzy liczą na obiecane im dawniej przez 40 czy 50 lat przywileje, które będą formalnym rachunkiem do zapłacenia. Okej. Tutaj, co to oznacza dla Zachodu? Generalnie biorąc, demografia utrwala w trendu. Byliśmy w problemach i próba wyjścia z tych problemów będzie trudniejsza przez właśnie demografię. W Ameryce będzie to troszeczkę lepiej, ponieważ liczba tej ludności w wieku produkcyjnym będzie nieco wzrastała. Natomiast w Japonii to jest ta niebieska linia i zielona w Europie będzie szła na dół. Oznacza to
większe przydatki. Nie da się ukryć, że rządy będą starały się wycisnąć ostatni grosz z populacji, niższy zwrot z inwestycji, wieczny dług. Wieczny problem z długiem, ten dług będzie wisiał nad nami długi czas i generalnie biorąc niższy standard życia. Ze środkiem ciężkości przesuwającym się w kierunku właśnie krajów rozwijających się. Jak przetrwać ten sztorm, proszę Państwa? To jest generalna kwintesencja, co bym tutaj radził, mianowicie zrozumieć, co jest grane. To jest na przykład jedna pozycja Rothbarda: what has government done to our money? It has done this, try to show you. I generalnie biorąc część przynajmniej portfela sugerowałbym jako ubezpieczenie w złocie. Koledzy też mają podobne zdanie, nie chcę ich specjalnie reklamować, ale generalnie biorąc kwintesencja tego byłaby taka: uciekać od papieru i mieć pewną część portfela fizycznym złocie. Teraz tutaj kilka generalnych słów o szerszej naszej filozofii inwestycyjnej w Nuggets. Generalnie biorąc, powiedziałbym tangibles, generalnie biorąc aktywa materialne. Mamy tutaj sytuację, że na nas też się sypie konfety z góry i idea jest po prostu ucieknięcie z tego konfety w aktywa namacalne, mające jakąś wartość. Złoto to jest pierwsze grupo, które sygnalizuje pewną polisę ubezpieczeniową. Metale szlachetne generalnie biorąc inne niż złoto. Metale bazowe, jak to powiedzieć po polsku, agricultural commodities, które są bardzo interesującym kierunkiem, ponieważ tam grają rolę jeszcze inne kwestie demograficzne. Ten kolejny grupo to jest energia, między innymi w kontekście pig oil. Kolejne to są generalnie biorąc akcje, ale akcje rozumiane jako kompania produkująca więcej konfety niż go bierze, to znaczy jako czarna skrzynka, która przetwarza to konfety, więcej konfety. To jest trochę może abstrakcyjne, ale nie chodzi tu o żadne globalne fundusze akcji i tak dalej. Chodzi o konkretną kompanię, którą między innymi w aktywach materialnych, która po prostu jest wartościowa jako organizacja. I poprosimy o przykład może, żeby... Na przykład jakaś kompania, która jest w nawozach sztucznych, na przykład. Okay. Produkuje konkretną rzecz związaną z tym sektorem agricultural commodities. Można zobaczyć, jak działa, zrozumieć. Jeżeli produkuje zysk konsekwentnie, przedstawia pewną wartość, nawet jak w tym systemie fiat money, prawda? I ostatnia, proszę Państwa, sytuacja nieruchomości. To jest, tutaj to nie chcę za bardzo wchodzić, ponieważ to są wiele rzeczy tutaj, znaczy trzeba dużo wyjaśniać, ale generalnie biorąc nieruchomości trzymają wartość. Nieruchomość jest generalnie biorąc, jakby to powiedzieć, enkapsulacją pewnego wysiłku, w sensie pracy i pewnej ilości materiałów. Tak czy inaczej, jak na to patrzymy, to tego się nie da z małym kosztem zreplikować. Także generalnie biorąc, nieruchomości są interesującym segmentem, ale to trzeba selektywnie do nich podchodzić. Tam też są bańki, też są krachy, także pewna uwaga tu jest konieczna.
podsumowując te dwie rzeczy, gdzie jest zielone, gdzie jest zielone światło, aktywa materialne i tam, gdzie rozwój. Inwestujemy tam, gdzie rozwój, nie tam, gdzie zastój. Więc aktywa materialne, nie papier, surowce przemysłowe, rolne, woda, energia. I jeśli chodzi o miejsca, to właśnie, jak mówię, kraje rozwijające się, plus Australia i Kanada, które są z jednej strony zachodem, ale to są zagłębia surowcowe. I uważam, że te dwie lokacje są interesujące w szerszym kontekście. To jest generalnie biorąc worek z wszystkimi możliwymi surowcami, oba kraje. Gdzie nie inwestować może? Mianowicie w papier i w państwo. Złoto jest generalnie biorąc shorting state, nie wiem, jak to powiedzieć, zaszortowanie państwa. Okej? Okay? Ograniczanie państwa. A więc są inne teorie. Są na przykład takie, że będzie tak źle, że obligacje państwowe będą miały właśnie wartość. Ale ja w to nie wierzę. Ja uważam, zwłaszcza po wykładzie pana Bagusa wczoraj, że siedzenie w obligacjach państwowych jest zaproszeniem na problemy, generalnie biorąc. Sektor finansowy tylko selektywnie, derywaty wszelkiego rodzaju, ja nie jestem zwolennikiem żadnych derywat, żadnego papieru, którego wartość jest zależna od czegoś innego. I niestety nie jestem patriotą europejskim. Generalnie biorąc, nie znaczy to, że nie będzie szans w Europie, szanse się zawsze znajdą, ale to nie jest taka jasna karta, jak powiedzmy Indie w pewnym kontekście. Bliski Wschód też bym tam nie eksperymentował. To jest, proszę Państwa, generalnie biorąc odpowiedź na pytanie, jak inwestować, jaka jest nasza filozofia. To jest filozofia, którą często porównuję do jechania w ekspresie. Mianowicie jest sobie stacja, stoi ekspres pusty, przesiadamy do ekspresu, patrzymy, czy jedzie w dobrym kierunku, zajmujemy miejsce przy oknie, kupujemy sobie herbatę, otwieramy, prawda, gazetę i dajemy się wieść, generalnie biorąc. Jedziemy z trendem. Okay? Nie jest to zupełnie pasywne jechanie, ponieważ regularnie sprawdzamy, czy rzecz jedzie we właściwym kierunku z właściwą prędkością. Ale jak jedzie, nie panikujemy, jak inni pasażerowie wyskakują z oknem i tak dalej. Po prostu dajemy się wieść, dopóki trend trwa. To jest może skrajny przypadek, ale jak najbardziej prawdziwy, co się działo w ciągu tych 40 lat od upadku Bretton Woods z pewnym gościem, który w tym momencie miał te swoje $35, nie Amerykanin, bo jemu nie wolno było w tym układzie, który wszedł do Złotego Ekspresu i dał się wieść dekadę. On jechał sobie tutaj, nie dał się wypłosić tutaj właśnie pewnym konwencjom. Na początku kolejnej dekady zmienił ekspres na japoński Shinkansen, prawda, jadąc na akcjach giełdy tokijskiej, które wówczas przeżywały zasadniczą chłostę. Jechał tym japońskim ekspresem kolejną dekadę, mając 10 lat na zastanawianie się, co będzie następnym ekspresem. Następnym ekspresem okazały się akcje Nasdaq, giełdy amerykańskie, powiedzmy Amtrak Express. I w pewnym momencie, na początku pierwszej dekady XXI wieku, zmienił ekspres znowu na złoto. Prawda? No, trudno jest uwierzyć, że z tych $35 gość ma obecnie prawie $250. Okej? Okay? Wszystkie, prawda, starte wartości wliczając. No, jeżeli miał trochę więcej, to by mu się już łatwo wycofać na emeryturę, prawda? No, nie zawsze oczywiście takich cudów można dokonać, ale to ilustruje pewną ideę, którą mamy. Jako inwestorzy nie mamy szans
w porównywaniu się z profesjonalistami, którzy mają dostęp natychmiastowy do danych, czy jakieś tam specjalne software i tak dalej, ale mamy ten głęboki spektrum. Nie pracujemy, prawda, z kwartału na kwartał, nie musimy się wykazać, że o, ten kwartał to jest taki zysk, a następny kwartał też musi być zysk. Nie musi być zysk. Nam wystarczy, że na końcu będzie zysk, prawda? O, przepraszam, tutaj się... O ja. Teraz tak, jeszcze jak inwestować ostrożnie, ponieważ baby boomers będą nam tutaj psuli szyki. Mianowicie baby boomers, musimy zdać sobie sprawę z tego, że oni napędzali nieruchomości, napędzali akcje, prawda? Baby boomers, powiedziano im, inwestujcie w akcje, prawda? Pension funds inwestowały w akcje, akcje szły do góry. To samo w nieruchomości. Amerykanie mają taką mentalność, że akcje mogą naprawdę się wahać, ale domy zasadniczo idą w górę w dłuższym okresie czasu. Obecnie ta wiara zaczyna szwankować, oczywiście, jak domy od dłuższego czasu idą w dół, ale taka była idea. Idea była taka, że mam dom, jestem właścicielem domu, płacę bardzo wysoką hipotekę, ale dom wcześniej czy później odpowiednio się zwiększy z wartości. Dom następnie sprzedam i to będzie szor mojej emerytury. Prawda? No, nic takiego prawdopodobnie się nie stanie, a u was, ponieważ po prostu tych wolnych domów sprzedawanych przez baby boomers będzie więcej niż ta następna generacja będzie zdolna kupić, prawda? Z akcjami to samo. Akcje są, mają taką wartość, ile za ile sprzedający chce sprzedać, a kupujący chce kupić. Sprzedający chce może sprzedać za więcej, ale jak jest mało kupujących, to niestety będą się musieli zgodzić na niższą cenę, prawda? I to samo w szerokim zakresie może się zdarzyć i prawdopodobnie się zdarzy na rynku, że te preferencje, do których my jesteśmy przyzwyczajeni, one się odwrócą, ponieważ zmieni się kompozycja wiekowa społeczeństwa, prawda? Inna sprawa jest też taka, związana z tym, że preferencje inwestycyjne zmieniają się z wiekiem, prawda? Młodzi ludzie mają mniej do stracenia, są bardziej skorzy do podjęcia ryzyka. Jeżeli byli to baby boomers, prawda, to była duża liczba ludzi skorych do podjęcia ryzyka. I to, co się działo z akcjami do dzisiaj, było pochodną tego. I teraz, jeżeli ta grupa ludzi, będzie starząc się, będzie zmieniała swoje preferencje, gdzie no, my trochę przybastujmy, trochę spokojniej, będzie inwestowała bardziej konserwatywnie, to będzie miało zasadniczy efekt na rynki. To poprawkę na to będziemy musieli uwzględnić. Teraz, proszę Państwa, ostatnia sprawa, co się będzie działo z naszym tzw. pieniądzem. Może tak. Proszę Państwa, są dwie możliwości. Z tego konfetti chcemy przejść do czegoś, nad czym mamy bardziej kontrolę jako ludzie. Jedną z metod, jedną z możliwych trajektorii jest, generalnie biorąc, misesowski crack-up boom, prawda? Znaczy, że robimy, przechodząc przez obszar bliżej nieokreślonej tutaj turbulencji, przechodzimy do czegoś przypominającego, generalnie biorąc, nie tyle może standard złota, nie chcę mówić, że to jest rzecz konieczna, ale jakiś link do złota, jakiś namiar na grunt. Druga metoda, którą nie wiem, jakby mogła działać w obecnych warunkach, ale umieściłem tutaj, ponieważ już raz zadziałała, jest, proszę Państwa, taki ostry zakręt i powrót do fiat money. To się udało Paulowi Volckerowi w 1980 roku. Mianowicie dolar był na krawędzi kolapsu. Też już podnosiły się dyskusje, że
kiedy ten PKW się, prawda, skończy kompletnym kolapsem. Ameryka podwyższyła stopy procentowe do nienotowanych wysokości 16% i wtedy zaczęli się ludzie wahać, czy ten papierowy dolar, który spada jak cegła w wodzie, ale daje te 16%, to nie jest czasami deal, który można zaakceptować. I udało mu się to odwrócić. Ja nie mam pojęcia, jak obecnie przy takich deficytach, takich długach, jakie Ameryka ma, to by mogło zadziałać, ale z tym może się wiązać jakaś generalnie biorąc zasadnicza turbulencja w rodzaju stanu wyjątkowego, w rodzaju exchange control z tego typu. Także jak tam rząd jakieś rzeczy, które nie mają nic wspólnego z tym, że tak wyrażę, ale są po prostu rozwiązaniem siłowym, wprowadzi, to być może jakiś wariat tej fajki może istnieć w rzeczywistości. Ja jeszcze raz, to jest tylko taka sugestia, być może. Proszę Państwa, jeśli chodzi o to, co nas interesuje, na odmożliwy powrót z tego rządowego konfetti do czegoś, co bardziej przypomina Manny, widziałbym tutaj trzy możliwości, takie szerokie. Jedna to jest, jak mówię, nowy standard z jakimś linkiem do złota. Jeżeli nie bardziej formalny, przynajmniej psychologiczny. Obecny kryzys, który mamy, jest kryzysem przede wszystkim zaufania, moim zdaniem. To nie jest kryzys likwidny, to jest kryzys, że ludzie przestali wierzyć, że papier jest coś warty. Druga możliwość, bardzo interesująca, też będę miał osobny slajd na to, to jest złoto równolegle do fiat. To znaczy dobrowolnie. Chcesz mieć fiat, proszę bardzo, niech oni mają fiat, ale rozliczajmy się między sobą w złocie, albo oszczędzajmy jeszcze lepiej w złocie. A trzeci to jest coś zupełnie nowego, innowacja techniczna. Jeśli chodzi o ten pierwsza rzecz, to jest taka sprawa. Elity mogą dostrzec swój interes w jakimś linku do złota. To nie jest wykluczone. Okay? One miały 40 lat na wzbogacenie się, na wyciągnięcie pełnych korzyści z tego full money, full fiat system, ale w pewnym momencie mogą dostrzec ideę, że lepiej jakiś system niż mieć jakiś nieuporządkowany kreka w boom i godno złot, co z tego wyniknie, prawda? Jest spory ruch wokół SDR-ów, to są special drone rights, coś w rodzaju sztucznej waluty opartej na koszyku walut używanych przez IMF. Jeżeli do tego dodać jakiś link do złota, kto wie, czy to nie jest to też rozwiązanie, które proponują Chiny. Kto wie, czy to nie jest jakaś zaczątek rozwiązania, powiedzmy sobie. Inna sprawa jest, że cokolwiek ktoś tam kombinuje, nie może być ujawnione, ponieważ fiat money padnie za dzień. Także to, że nie ma jakiejś tam dyskusji parlamentarnej, to jest to, co pytałem doktora Bagusa wczoraj. To jest zrozumiałe. Oni nie mogą powiedzieć, my zastanawiamy się, jak zlikwidować obecny system i wyjść z innym. Prawda? Reszta będzie historią w ciągu dni. Możliwy zwiastun zmian w tym kierunku, moim zdaniem, jest Goldback Bonds. Mianowicie, nie wiem jak to jest możliwe, ale wszyscy tutaj chcą ratować Grecję i tak dalej, i tak dalej. Grecja ma 118, dobrze pamiętam, ton złota, a Portugalia 3 razy więcej nawet, 3,5 razy więcej. No, jak można bankrutować ze złotem, prawda? Jeżeli Portugalia na przykład chce mieć, jest w pozycji podbramkowej i potrzebuje pieniędzy, to my tu wszyscy bardzo chętnie zainwestujemy, jeżeli to jest papier gold-backed. Jeżeli nie zapłacą nam, mamy złoto, proszę bardzo, nie ma problemu, prawda? Teraz druga możliwość, to jest też bardzo ciekawa sprawa.
funkcje pieniądza rozdzielone między sobą. Znaczy, jedna funkcja jest funkcją wymiany, to jest ta funkcja fiat money, ale funkcja tezauryzacyjna, czyli trzymająca wartość jako value holder, jest oddzielnie. Mianowicie system jest dobrowolny, nikt nikogo nie zmusza. Kto chce, używa papieru, kto chce, oszczędza w złocie. Teraz byłby to moim zdaniem pewien hamulec przed ekscesami fiat. Pewne wyzwanie dla Liga Tenderów, of course, ale jest obecnie inicjatywa w Szwajcarii, rządzącej partii SBP, która dokładnie w tym kierunku idzie. Mianowicie mamy frank, teraz właśnie powiązany z sufitem z euro. To jest fajnie, jeśli chodzi o ruch, prawda, wymianę dóbr i tak dalej, ale jeśli chodzi o oszczędzanie, jest fatalne. To jest normalny papier, który traci wartość. Oni chcą wprowadzić do obiegu pieniężnego niewielką monetę z niewielką zawartością złota. Chodzi o 0,1 grama. Ale monetę nie tak jak obecnie, ktoś może powiedzieć, mamy to samo obecnie, bo tak każdy może kupić kogoś do tych zawodników. Ale to jest, wiąże się z tym marża duża i to jest trudne, to nie jest tak, że wszyscy by mieli jak ileś tam złota, dostęp łatwy do złota. To byłby generalnie biorąc pieniądz zupełnie zrównany z prawem, z tym papierowym pieniądzem. Obecnie największa moneta szwajcarska jest 5 franków, a ten złoty frank byłby jej równowartością między. Okay? W Meksyku mamy Silver Libertad, tam nie mam ostatniej informacji, jak ten projekt idzie, ale projekt jest podobny. Oparty na srebrze, pewna moneta, która właśnie służy do ludziom do chronienia swojego szczęścia. No i wreszcie mamy trzecią rzecz, mianowicie coś zupełnie innego. Okay? Jest taka rzecz, Bitcoin obecnie całkiem popularna, rozmaite artykuły i tak dalej. Jest to rzecz, która łączy pewne rzeczy złota i pewne rzeczy firmy. W jakiej proporcji to będzie tutaj mówił kolega za chwilkę. Ja chcę tylko podkreślić, że to jest pewna rzecz interesująca między innymi dlatego, że to jest private money, że z tym rząd nie ma nic do wspólnego i my możemy się umówić. Ja chcę wykonać transakcję, ty chcesz wykonać transakcję. Umawiamy się, że to jest pewnego rodzaju metoda i jako taka stanowi prywatny pieniądz nieznany. Przechodząc do konkluzji, odejście od złota, generalnie biorąc, było praprzyczyną sztormu, który mamy na drodze. Lata ekscesów tych trzech D, demokracji, długu i czego tam było, deficytów. Czwarte D ten sztorm spoteguje i utrwali. Prawda? I jak generalnie liczyć na siebie? Przede wszystkim uważam, to jest bardzo ważne, że zdać sobie sprawę, że państwo, znaczy nie potrzebuję tego tutaj państwu mówić, że państwo jako takie jest przeciwnikiem naszym, że nie ma co liczyć na to, że to, co państwo obiecało, dotrzyma, bo metody, nie ma metody dotrzymania tych obietnic, które nam dano. Prawda? Jeżeli na tym polegamy, że państwo wypłaci nam emerytury, rozczarujemy się generalnie biorąc fatalnie. Okay? Generalna konkluzja jest taka. Przeszliśmy przez te fazy. Mieliśmy trzy systemy trwające od 28 lat do 40. Najwyższy czas, proszę państwa, jest na ten czwarty kwadracik z takim zapytania, nowy system, cokolwiek tam będzie,
prawdopodobnie będzie lepsze niż to, co mamy. Tyle tylko, że zanim się tam znajdziemy, na mój gust leży przynajmniej pewna, nazwijmy to, nieciągłość systemowa. Cokolwiek po tym, nie za długa, ale to nie będzie specjalnie pokojowa tranzycja. Dziękuję bardzo.